Hej, cześć, Manko, witajcie serdecznie, jestem Metar55, a to jest kolejny odcinek Kronik z Minecraft. Jak możecie zauważyć, jesteśmy przy mojej bazie i powstała tutaj pewna budowla. Słuchajcie, jest to akwarium, które miałem w planach już od jakiegoś czasu. Widzicie, wymudowany jest w środku rekin, są koralowce. Głównie to było budowane na streamie, ale koralowce zrobiłem już poza odcinkami. I ogólnie w dzisiejszym odcinku skoczymy sobie na rybobranie. No pomyślałem sobie, czemu nie na odcinku to zrobić. I słuchajcie, jeszcze dobuduję tutaj most, nie, który będzie przez to przechodził, myślę. I może tutaj, wiecie, tak kawałeczek tylko mostu, żeby był taki punkt widokowy, nie? Coś takiego zrobimy. Ogólnie myślę, że wyszło naprawdę spoko to akwarium. Jestem z niego zadowolony. To jest praktycznie wszystko skończone, trzeba tylko ryby wpuścić i w ogóle może bym żółwia jeszcze znalazł, wiecie. Wygląda mniej więcej tak, myślę, że wyszło epicko wręcz. Ja jestem z niego mega zadowolony. I ogólnie tak jak mówiłem, dzisiaj rybobranie. I w ogóle jeszcze był stream, na którym nafarmiłem sobie totemów. Więc mam już cały zapas. Więc nie będę miał, więc już tak naprawdę nie muszę się o nic martwić, jeśli chodzi o totemy. A w każdej chwili mogę się wrócić tam gdzieś na te kordy i sobie pofarmić jeszcze rajdy, nie? Więc to nie jest żaden problem. Dobra, skoczymy sobie po łódź, słuchajcie, i szukamy ryb i poszukamy oczywiście jeszcze żółwi, bo żółwie też w sumie mógłbym tam wpuścić, nie, żeby sobie pływały. Delfiny, wiecie co, pomyślałem sobie walić to. Delfiny to jednak za dużo fatygi. Żółwie da się w ogóle brać do tego? Na smycz? Nie pamiętam, ale w razie czego zobaczymy. Noc się robi. Czekajcie, ja wziąłem łóżko ze sobą. Nie. Dobra, zabiorę łóżko po prostu, ok? Myślę, że będzie git w ten sposób. Ja myślę, że to akwarium wygląda przeepicko. Sam rekin, powiem, na początku rekina wymudowaliśmy, nie? Żeby później mógł się dostosować do rozmiarów rekina. Rekin był ciężki do zbudowania. Trzeba było naprawdę sporo się z tym napracować i myślę, że rekin wyszedł nawet spoko, słuchajcie. Pokażę wam to akwarium później lepiej, trochę z środka, nie? Kiedy już będziemy rybki wpuszczać sobie. No dobrze, wyruszamy. Znaczy zaraz się kimnę gdzieś tutaj, nie? I w ogóle udało mi się sprowadzić tego pillagera. Ja zademonstruję go może później. W ogóle ja muszę opróżnić chyba wiadra, nie pamiętam. Rozdymki na pewno chcę sobie złapać. Słuchajcie. Może parę dorszy śledzi. W sensie nie śledzi, tylko łososiów. Ło. Jest dzisiaj taki odcinek podobny jak kiedyś robiliśmy, wiecie. Gdzie sobie łapiemy rybki. Tam są pierwsze rybki, widzę. A ja mieszkam akurat przy Lukeworm Ocean, więc składa się idealnie. O, jest rozdymka. Chodź rozdymka. No, chodź rozdymka. A czekajcie, to musiało być może wiadro z wonu. Tak. Pięknie. Super, rozdymka jest świetną rybą według mnie. Czyli jest trochę denerwująca, ale bardzo ładnie wygląda przynajmniej. Kojarzycie tego mema z rozdymką, nie? Ale już ten mem umarł jakiś czas temu. Okej, chodźmy sobie te rybki zgarnąć tropikalne. O, jeszcze jest jedna rozdymka, nawet jeszcze jedna. Super. Chodź tutaj, kolego. Chodź tutaj rozdymka, chodź. Rozdymkę jeszcze tą sobie weźmiemy. Czekajcie, gdzie ona popłynęła? Gdzie ona popłynęła, ej? Była gdzieś tu. Znaczy zaraz może ją usłyszę. Tam są jakieś. Czy to jest ten Nemo? Weźmy sobie go. A nie, to jest... Nie. Jakaś inna. Błazenek, no właśnie, błazenek, czemu nie? O, jest tam rozdymka, dobra, znalazłem ją. Chodź rozdymka. Okej, okay, kolejna rozdymka. Fajnie. Dobra, skoczymy sobie tutaj, bo widziałem, że tu są jakieś ryby. O, są dorsze, super, dorsze też chcę mieć u siebie. Co jeszcze takie widzę?
Chodź tutaj. Dobrze, weźmy sobie też, czekajcie, gdzie ten. A weźmy sobie jeszcze taką, zobaczcie. To już mamy, ale to chcę, to chcę, to chcę. Mamy. Jedemica. Okej. Ja tutaj miałem shulkera. Tu jest shulker. Więc odłóżmy trochę tych rybek. Dobra, zostaję z tego shulkera na razie tu. Powiedzmy jeszcze 3 dorsze. No to jeszcze jeden. Tak? No to jeszcze jedną rozdymkę sobie zgarnijmy. Chodź tutaj rozdymka. Jakidoki? Jakieś są nowe ryby w ogóle? Chyba nie. A to? Co to za ryba? Chyba jeszcze jej nie. A nie, złapałem ją przecież przed chwilą. Tu jest taki błazenek zwykły. Dawać mi go. Chcę jednego mieć. Fajnie. A może nawet dwa chcę. Chodźcie tutaj. Dziękuję. To mi się podobie, ludzie. To mi się podobie. Żółwie chyba gdzieś trochę dalej były, ale może sobie je sprowadzimy dzisiaj. A z delfinem to ja nie będę się pierniczył nawet. Raz, dwa, trzy. A nie, jeszcze jeden dorsz. Dobra, jeszcze jednego dorsza w takim razie chcę zgarnąć, bo myślałem, że ja miałem już jednego tutaj. Chodź tutaj. I łososie jeszcze chciałem sobie na pewno zgarnąć. Łososie chyba w rzekach pływają. Ja wiem, gdzie mogę znaleźć rzekę. Obok mnie od razu jest rzeka przecież. Czekajcie, cztery rozdymki. Raz, dwa, trzy, cztery, dokładnie. Okej. Jakieś są nowe rybki, czy nie? O, tej jeszcze nie mam. Chodź. Jeszcze jakieś może? Nie wydaje mi się. Gdzie tutaj była ta łódka? Tu. Okej, słuchajcie, ja się wrócę teraz trochę do siebie, do tej rzeki, bo żebym zgarnął przynajmniej 4 łososie. Chcę mieć taką ławicę łososiów też u siebie. Chcę przynajmniej znaleźć 4 łososie, słuchajcie, teraz. Okej, tu w ogóle jest ta wysepka śmieszna, gdzie owce sobie stoją tyle czasu już. Śmieszna sprawa. Stone Shore. Tu powinna być już ta rzeka gdzieś. Oho. Co ja mogę wywalić? Tak właśnie nie bardzo cokolwiek mogę wywalić. Czekajcie. Schowajmy tą rybę. Ja pierdzie, jak to akwarium epicko wygląda. Wiem, że to takie klocowate trochę jest, ale no już niech takie będzie. Jest, przede wszystkim jest monumentalne, nie? Dobra, proszę tej ławicy łososi. Nie wiem, jak to się odmienia w sumie, szczerze. Chyba łososiów, kogo czego nie ma, nie wiem. O, tej jeszcze nie mam, zobaczcie, jaka fajna. Dawaj ją. O, tu jest dużo ryb, których nie mam jeszcze. Dobra. Czekajcie, gdzie ta uciekła, którą chciałem złapać przed chwilą? To co na początku? A tej jeszcze nie mam. Nie wiem, czy to nie ta właśnie. Okej. Czekajcie, tego jeszcze nie mam. Złotynka. Okej. A to ja mam? Pielęgnica. Mam już jedną. To wypuśćmy ją. Czekajcie, też mam. A nie, dobra, nieważne. A tu też jest pielęgnica w ogóle. Czekajcie, może to po prostu. No, bo to chyba różne barwy są, słuchajcie. Tej pielęgnicy. Ciekawostka, tu wodę zmagowałem. No i chcę ją naprawić, bo ja nie chcę mieć zepsutej wody.
Dobra. Tutaj jest. A ja taką mam chyba. Ale ją wezmę jeszcze raz. Nawet jeśli ją mam. Bo jest fajna. A taką mam? Zobaczcie, chyba takiej nie mam jeszcze. Może to jest pielęgnica. Nie, mam już taką. Łapałem już taką samą. A tego nie mam chyba jeszcze. A może mam, nie wiem. W każdym razie ja wezmę tą rybę. Dobra, i tutaj gdzieś szurkera stawiam? Nie. To otwórzmy go tutaj, ja sobie schowam trochę tego. No, łososie mi dawać. Co, ja nie mogę tego podnieść? Ale lipa. Czekajcie, gdzie ja łódkę mam? Oho! Gdzie ja łódkę wciąłem? A tu jest, dobra. Już myślałem, że gdzieś zostawiłem. Dobra, chwila. Tego już mam, pamiętam. Co to za ryba? Błazenek? Tak. To ja go mogę wypuścić. No dobrze. Jedenaście minut odcinka już. Ja pierdzielę. Ale to szybko leci, słuchajcie. Kurczę, nie widzę tutaj łososiów. Dobra, spróbujmy inaczej. Lećmy sobie gdzieś tam elytrą. O, tu chyba mogą być, nie? O, tu mogą być chyba, zobaczmy. One chyba się w rzekach spawnują, naturalnie. No, poproszę tutaj. Nie widzę. Powinny być chyba. W rzekach się pojawiają przecież naturalnie. No nie wiem, tak właśnie. O, są! Dawać mi je. Cztery. Co jest? A, łódź się zepsuła. Dobra, jeden. Nawet dużych jest. Dwa. Trzy. No i jeszcze jednego. Cztery, bardzo dziękuję. Aha, dobra, nieważne. Myślałem, że już noc się zrobiła. Ślepa kura ze mnie, wiem. Dobra, czekajcie, gdzie tutaj ja łódkę zostawiłem? Tu. Znaczy, zaraz się noc robi, nie? Ale nie teraz jeszcze. Okej, okay, teraz słuchajcie, poszukajmy sobie żółwia. Chciałbym, kurczę, jednego chociaż mieć, nie? U siebie. Byłoby kozacko, żebym miał przynajmniej jednego. I po drodze może gdzieś, słuchajcie, wypatrzę jeszcze tego. Jakąś fajną rybkę. Czy może dwa by było fajne, prawda? Jeśli bym chciał kiedyś je rozmnożyć, ale wątpię. Może nawet jeden by mi wystarczył, zobaczymy. Byleby sprowadzić chociaż jednego, nie? To będzie dobrze. Dobra, trzeba by się kimnąć w ogóle, bo noc się robi. Zastanawiam się w ogóle, czy ryby mogą się despawnować. Aż wiecie co, jak teraz się kimniemy, to rzucę okiem szybko na wiki. Dobra, tak jak myślałem, że jeśli się złapie rybę, którą się potem wypuści z wiadra, ona już nie zniknie. No i bardzo dobrze, o to mi chodzi. Czego chcieć więcej, nie? Kurde, mi się wydawało, że ja tu gdzieś widziałem żółwia. Czekajcie, wiecie co, hitboxy sobie odpalę. Będzie mi łatwiej. Ja pierdzielę, wyczaić ryby i... Oczywiście żółwia. Dobra, widzę, że jakieś ławice ryb się pojawiły.
sobie pozwolę to wyłączyć, żebym łatwiej widział ryby. Takie jeszcze nie miałem. Jedna wystarczy. A to jest zwykły dorsz. O, takie jeszcze nie mam. Takiej chyba też nie mam. Mam podobną, ale takiej nie mam akurat. A ta ryba? Co to za ryba? Nie wiem, czy taki... Tak, przed chwilą taką właśnie złapałem. Zobaczmy tą ławicę, co to za ryby. Jeszcze weder mam. Trzy. A chyba jeszcze jedną w szulkerze, okej. Taką rybę przed chwilką chyba złapałem. Zaraz zresztą sprawdzę, to wiecie? A nie, tej nie łapałem, szarej chyba. Bo kolec czarny, zresztą zobaczmy. Bo koleca czarnego jeszcze nie miałem, okej, zostawmy sobie. Zobaczmy tą różową, zobaczcie, bo ona tak... Śmigacz. A kurde, utopiec. Dobra, zostawmy sobie to. Kurczę, gdzie ja miałem żółwie teraz? To jest kłopot. O, są! Dwa! Świetnie. Ale rewelacja. Nawet trzy. Ej, takiej ryby chyba jeszcze nie miałem. Zgarnijmy sobie przynajmniej jedną. Czekajcie, gdzie ja tą łódkę postawiłem? Tu. Chodźcie, przyjaciele. Zapraszam do mojej bazy. Będą płynąć za mną? Rewelacja. Chodźcie za mną, kumple. Do bazy płyniemy. A czekajcie, gdy ja będę tak zapierdzielał? Nie. Dobra. Możemy nawet w puław w sumie płynąć. Żeby one mi tempa dotrzymywały. A czekajcie, tylko trzeba je znowu zwabić teraz. Chodź, kumplu. Przy okazji, ja może sobie shulkera tutaj dam na chwilę. Wyjmę to jedno wiadro i pochowam trochę ryb. Tak w razie czegoś bym wypatrzył jakąś świetną rybę. Nie, myślałem przez chwilę, że one już uciekają, nie? No świetnie, troszkę musimy przepłynąć, ale będą u mnie w akwarium. I o to mi chodzi. Doki. Nie, tak ogólnie to ja myślę, że to akwarium wyszło mi przewspaniale. Ja jestem mega z niego zadowolony. To jest taki kloc, to prawda. Ale myślę, że wygląda ładnie ten kloc. Szczerze. Dobra, jakieś rybki może ładne gdzieś jeszcze tak zerkam. One w ogóle... A, mogą płynąć w dół. Chciałem sprawdzić tylko, nie? Ale tak myślałem, że mogą. Wracaj tu! Czemu mi to robisz? Przynajmniej żółwie nie są tak nerwujące jak inne moby, nie? Które w ogóle się nie słuchają. Czekajcie, zobaczmy. W sensie wiecie, które wystarczy na chwilę spuścić z oka i od razu uciekają, nie? Tego jeszcze nie mam chyba, zobaczcie. A może i mam? Nie wiem, w każdym razie ja to wezmę. Chodź tutaj. Nie. Ja chcę tą rybę. Mamy. Chetonik. Chyba miałem. Ale w każdym razie weźmy sobie. Czekajcie, gdzie? Wracać. Wracać do mnie. Ej, co wy robicie? Chodźcie, kumple. Jeszcze trochę musimy przepłynąć, ale już niedługo. Widać już dym z ogniska. Znaczy z mojego komina. Minut odcinka, już ja pierdzielę, kiedy to zleciało? Znaczy nie całe 20 minut, ale już prawie. Ja pierniczę, ludzie, masakra. No ten odcinek jest nagrywany prawie że tydzień przed publikacją, więc jak widzicie trochę wyprzedzenia jest, ale ja to robię z dwóch powodów. Po pierwsze, dużo rzeczy się na streamach dzieje, więc nie mam za bardzo materiałów na odcinek. Dlatego jak mam jakiś materiał na odcinek, to nagrywam, nie? O to mi chodzi.
streamy właśnie są dobre, bo streamy mi kurczę przynoszą mnóstwo wyświetleń i lajków, więc ja tam będę streamował. Nie zamierzam zmieniać tego. Czy teraz nie wiadomo, jaka jest sytuacja kawiarni później, od kiedy to nagrywam, ale w dniu, kiedy to nagrywam, czyli czekajcie, już wam mówię. To jest nie 9 kwietnia, tylko to jest tak, wiecie, bardzo późno, północ 9 kwietnia. Tak naprawdę. I chodzi o to, że myślę, że będę nagrywał streamy dalej. Bo ja lubię streamować, no, pogadać sobie z ludźmi, coś tam porobić za ten czas. Nie, teraz to w ogóle detoks od budowy chyba będę miał. Bo już trochę długo się skupiam na tej budowli, nie? Może sobie znowu złupimy bastiony w Netherze, zobaczymy. Może już złupiłem w dniu, kiedy to widzicie. W ogóle ten cały kwipunek jest tylko z bastionów, nie? Normalnie na bastionach to wszystko zostało nafarmione. A reszta Netherite'u też trochę kopałem pradawnych zgliszcz w moim tunelu w Netherze. Kto jest na streamach, to pozdrawiam, bo stworzyłem takie przejścia w Netherze. Teraz się zaczyna najgorsza część, czyli na lądzie. Przenoszenie żółwi na lądzie. Chodźcie koledzy, mam dla was świetne miejsce, w którym będziecie mogli sobie zamieszkać. Najgorsza część całego sprowadzania zwierząt, czyli znaczy żółwi, to jest na lądzie, słuchajcie, to jest masakra. Mógłbym delfina sobie sprowadzić, ale z tym by była masakra. Musiałem w ogóle mu chyba jakiś robić, wiecie, dopływ wody czy coś. Wiecie, w ogóle taki, żeby mógł dopłynąć. Wejdźcie tędy, błagam. A co ten robi drugi? Ja pierniczę. Ale to będzie masakra, słuchajcie. Znaczy, koniec końców, myślę, że damy radę, nie? Ale ile to potrwa, słuchajcie. One dadzą radę tu wejść? Proszę cię, spróbuj. No. Tędy może. O, dawaj. Dobra droga. Dobra, inaczej, wiecie co? Spróbujmy to zrobić trochę inaczej, czyli zróbmy tutaj takie przejście. Właśnie po tym netheraku. Nie, w ogóle żółwie wchodzące po skale wydobytej z piekieł. Lel. No właśnie. A ten drugi to co? Chodź tutaj. Dziękuję, chodź. Dobrze idziesz, chodź. No. Czy ty widzisz tą trawę w ogóle? No chodź. No. No ja pierdzielę, ej. Czemu go przepychasz? Dobra, wiecie co? Czekajcie. Nie o to mi chodziło. Dobra, nieważne. Chyba nie da się. Wiecie co? W tym momencie będzie cięcie, żeby jeszcze bardziej tego nie przedłużać. Kiedy ja sobie sprowadzę te żółwie, to się na was łączę. No dobra, słuchajcie. Jak widzicie, już prawie jesteśmy. Mam nadzieję, że kurczę, one dadzą radę po tej wodzie spływającej wbić. To może być mały kłopot. Zajęło mi to chyba 7 minut, żeby je sprowadzić tutaj, słuchajcie, masakra. Takie one są wolne, no chodźcie. Prawie jesteśmy w domu. Dobra, chwila prawdy. No, dadzą radę. Tylko czy się przycisną? Nie. Teraz powinny. Dokładnie, zapraszam cię, przyjacielu. Przyjaciółko, a ty druga. Drugi. Czekajcie, gdzie popłynęło to szkło?
No chodź. Już twój kumpel doszedł. O, doskonale, chodź. Gdzie ten drugi jest? A tu. Dobra, słuchajcie. Dobra, mamy je. Mamy je, słuchajcie. Dało się. Kozacko. Teraz tak, słuchajcie, ja sobie wbiję tutaj znowu. I teraz tak w ogóle pokażę wam, jak to wygląda. Widzicie, rekin. Myślę, że nawet fajny wyszedł. I teraz tak, słuchajcie. Dopuszczamy ryby. No dobra. Zróbmy to może w ten sposób, że. Dobra, czekaj. Że ja będę wypuszczał sobie w ten sposób ryby. Oj, o, z dymki mogłem na końcu akurat. Powoli dusić, ale to nie będzie jakiś wielki kłopot, myślę. Aha, żółw widzę przyszedł. W sumie to przepłynął raczej. Dobrze. Mamy to chyba, słuchajcie. Pływają sobie? A jakże, że pływają? Patrzcie, jaką ławicę stworzyły w ogóle. Nie wiem, czy to mi się podoba. Gdzieś tutaj już pływają, widzę też. Nie no, fajnie. O, dorsze stworzyły ławice. Te taką potężną ławicę stworzyły, widzę. Dobra, słuchajcie. Wyjdźmy na chwilę. Ja się z wami zobaczę, jak jeszcze połapię trochę rybek, ok? Słuchajcie, minęło chyba z pół godziny od poprzedniego cięcia. No, troszkę się tu musiałem. No szukaj, co ja rozwaliłem? Bałem się, że mogłem rozwalić właśnie ten koralowiec. Aha, już nie mam tego w Enderchestie. No dobra, trudno. Czekajcie, 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 inaczej. Wiem. Chyba trawę ma rozkopał. Ja pierdziele, zagłowało. Rozwaliłem, okej. Okay. Tak, trochę nazbierałem nowych rybek. Sobie powypuszczajmy je, powiedzmy, tym razem tutaj. Enderchesta poproszę. A nie, dobra, bo ja w szulkarze to trzymam przecież. Różne ryby, jak widzicie. Jeszcze udało mi się nazbierać. Pięknie, będę miał ich mnóstwo tutaj. O to chodzi. W noc.
nocy je łapałem, więc mogłem trochę w nie zauważyć, jak wyglądają. Chwila, co się stało? Aha, nabrałem wody. Mała, żeby już sobie szulkera nie zaśmiecać. No dobrze, jak to wygląda? Zaczekajcie, uporządkuję sobie jakiś płonek znowu. Dobra, chyba jest git. Jaki doki. Zobaczmy, jak wygląda finałowy efekt. Widzę, że te ryby dalej tutaj dobrze się bawią. Tutaj całe ławice widzę, że pływają. Dobra, słuchajcie, ja jestem w miarę zadowolony z tego. Myślę, że nawet fajnie wyszło. Zalepiamy to. Pora zamknąć w końcu to akwarium. Udało się, nic mi nie uciekło. W dodatku jeszcze świetny. No, akwarium uważam za skończone. No, słuchajcie, ile tak z tym było fatygi. Dobra. Żegnam się z wami w tym miejscu. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeszcze powiedzmy, no, taki kadr. Piękny na akwarium. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Myślę, że odcinek był dość interesujący. Trzymajcie się. Cześć.